Program Rodzina 500, czyli finansowe wsparcie dla rodzin po zmianach wkracza w nowy etap. Zobaczmy, ile wniosków już wpłynęło, ilu jeszcze spodziewa się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Od sierpnia można składać wnioski o zasiłki rodzinne i świadczenia na okres 2017-2018, w tym z programu 500. Przyjmowanie zgłoszeń, jak zapewnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, odbywa się bez zakłóceń. Przy okienku nie ma nawet najmniejszych kolejek. Na dzień dzisiejszy to jest około 4 tysięcy, 4 tysięcy wniosków, jakieś myślę, 3900 może. E, oceniamy, że ich będzie 4,5 tysiąca, a więc jesteśmy w bardzo, dobry, w bardzo dobrym wyniku. Jak szacuje dyrektor placówki w suwałkach, do końca bieżącego tygodnia wpłynie jeszcze pół tysiąca wniosków. Pracownicy powoli przymierzają się do sprawdzania dokumentów pod względem formalnym i wydawania decyzji. Decyzji jest jakieś 700, 800, a więc jedna piąta, jedna szósta wszystkich dzieciaków, które czekają na decyzję, i to już mamy też zrobione. Będzie wyrównanie, także tu nie ma, nie ma zagrożenia. Do, do września a więc jeszcze ze starej decyzji do września będą wypłacane, a potem, a potem już jest nowa decyzja od 1 października. Natomiast jeżeli by były jakieś przesunięcia, no to oczywiście zostanie to wyrównane. Natomiast na, na, na dzień dzisiejszy nie ma jakiegoś większego zagrożenia i będą w terminie wypłacane. Ile kosztuje w Suwałkach program 500 plus? W Suwałkach będzie to rocznie to jakieś ponad 40 milionów, a 42 miliony oceniamy, że to będzie. I to jest rzecz pozytywna, ponieważ to także ożywia gospodarcze Suwałki, no bo to rodzice kupią jakieś materiały, kupią żywność i to napędza gospodarkę w Suwałkach. I to jest rzecz pozytywna i ponad 40, 42 Miliony w tym roku będzie przekazane w ramach 500+. W tym roku, jak już informowaliśmy, zaostrzone zostały kryteria przyznawania świadczeń, tak by wyeliminować próby ich wyłudzenia. Pomysł dobry, ale czy faktycznie wyeliminuje niepożądany proceder trudno powiedzieć. Według naszego rozmówcy na efekty musimy jeszcze poczekać przynajmniej kilka miesięcy.